No witam wszystkich serdecznie. Tak więc słowo się rzekło, jest pad DualSense Edge, czyli najnowsze, można powiedzieć, dziecko od Sony. Jest to ulepszony, standardowy DualSense, dobrze znany oczywiście każdemu graczowi, no bo jest to bazowy pad do piątki. A tutaj mamy DualSense Edge. Tak zostało nazwany, to jest pudło. Nie będzie nas ono interesowało za specjalnie, ponieważ no, pudełko to pudełko. Bardziej, można powiedzieć, ciekawą sprawą jest ten case z takim ładnym logosem tutaj, PlayStation. Mamy tutaj zasuwaczki obustronne, klapkę, którą można otworzyć, to jest do ładowania pada. W case'ie ogólnie ja tego pada właśnie trzymam w tym opakowaniu. Generalnie po otwarciu wygląda to tak. Ja nie wiem, czy jest jakaś w ogóle inna wersja DualSense, chyba nie ma jakichś limitowanych, premium, czy tam Bóg wie czego, więc to jest bazowy zestaw, tak naprawdę. Plus jeszcze kabel do ładowania, który był tutaj umieszczony w tej kateczce, natomiast u mnie on leży tu koło Dead Space'a. No kabel jak to kabel, nie ma co tutaj oglądać, ale jest fajny, bo jest długi, 2,8 metra, więc robi robotę, bo można jednocześnie grać, ładować. I nie ma tego problemu, że jest za krótki z tymi standardowymi, które były wcześniej metrowymi, więc one dawały trochę dupy. Wyciągamy pada. Na tym stoliczku męczę jakoś zmieścić. Wszystko takie amatorskie tu musi być. No niestety, no co poradzić. Na pierwszy rzut oka od razu widzimy, że względem oryginalnego DualSense'a mamy inne wykończenia, czyli krzyżaczek, guziczki w piano blacku i całe wykończenie. Piano black, błyszczące. Z tej strony widzimy zmiany w triggerach, wejście do ładowania, dotykowy touchpad, tył się prezentuje tak, guziczek release, ale wszystko po kolei. Ja tego pada testowałem przez praktycznie cały jeden dzień od premiery, czyli od wczoraj. Co mamy jeszcze w zestawie? No oprócz instrukcji, która tam była w pudle, która niewiele wyjaśnia tak naprawdę, bo tylko opisuje co do czego się podpina. Więc mamy raz, że case jest wykonany z takiego plasticzku, a tu mamy taką miękką gąbeczkę fajną, w którą wchodzą te łopatki, co nie są to łopatki, te które przypinamy tam od dołu. Są dwa warianty, są takie, można powiedzieć, płaskowniki oraz takie półksiężycowe, są tam wciśnięte teraz, więc tego nie widać. Grzybki są, te były standardowo przypięte, ja je wypiąłem, założyłem te bardziej takie wypukłe w wariancie niższym, ponieważ są jeszcze wypukłe dodane do zestawu tutaj, tylko one są na wyższych nóżkach, więc no, trochę mi się na tym gorzej grało, wolę te niższe. Sam montaż, demontaż tego to jest banał, to się po prostu tylko wyciąga, cyk, wpina się, zaciska, działa. Taki dingsik to jest w zasadzie fajne nawet, to wyciągamy, wkładamy tutaj kabel do ładowania, zapinamy cały ten ding z wystającym tym dzióbkiem, wpinamy oczywiście w gniazdo do ładowania, guziczek mamy lock, unlock, przesuwamy na lock, wtedy to jest zablokowane, nie da się tego kabla, że tak powiem, wyrwać. Jest to takie zabezpieczenie przed tym, jakby ktoś, nie wiem, przechodził i nam po prostu nogą zahaczył w kabel, no to prędzej konsolę wywali, aniżeli nam wyciągnie to spada. Więc tak się prezentuje wizualnie. Fajnie, podoba mi się. Strasznie lubię piano black i w samochodach, i w jakichś takich gadżetach, urządzeniach. To się brudzi, palcuje, wiadomo, to jest takie, ale to ślicznie wygląda. Ten czarny kolor tutaj taki błyszczący w połączeniu z tym białym jest wow. Dalej z nowości mamy jeszcze tutaj takie funkcyjne guziczki. No, FR. To jest spoko, bo to pozwala nam przypisywać profile jakby pada. Możemy cztery profile sobie ustawić i szybko w danej grze na przykład przełączamy. Tak? Robimy sobie FR plus trójkąt, FR plus kwadrat i mamy ustawione profile, dlatego że tutaj guziki są programowalne. Głównie chodzi właśnie o te łopatki, które przypinamy tutaj w ten miejsca RB, LB, one wchodzą intuicyjnie na taki, można powiedzieć, magnesik, zasys, nie wiem jak to nazwać, ale to jest po prostu magia, że to tak płynnie, elegancko wchodzi.
I to po prostu działa, tego się fajnie używa i możemy właśnie programować, na przykład pod RB możemy sobie R2 wrzucić, pod RB R2 i tak dalej. Dobry feature, jeżeli jesteśmy zajarani strzelankami, to jest naprawdę zajebisty temat. Ja strzelankowcem nie jestem, więc generalnie używałem tego w innych grach, które mam. Co tutaj jeszcze by można było o tym padzie? Oprócz tego, że jest piękny, co już wspomniałem, aha, właśnie. Tu Sony już chyba przewidziało, że niestety problem z dryfującymi gałami występował i występować może. Dlatego cały ten plastik tutaj się otwiera i wyciągamy całe to po prostu gniazdo razem z tą gałką. Gałkę można wtedy wymienić. Tam nie wiem, chyba z $20 kosztuje komplet dwóch gałek. I całe te mechanizmy, całe te gniazda, one są takie na zaczas wpinane. Zwalniamy to za pomocą tego release i wtedy nam to elegancko zjeżdża, można wymienić takie chyba zabezpieczenie przed tym, że gdyby tak się dryfujący ten thumbstick zrobił, no to można sobie to w prosty sposób samemu ogarnąć i nie trzeba tego nigdzie odsyłać i możliwe, że ten problem się tu będzie pojawiał, może takie zabezpieczenie, może po prostu tak ma być. Czy coś o tym padzie jeszcze? No tak, oczywiście blokada tutaj lewego, prawego spustu, 3-stopniowa, to nam zmniejsza po prostu kąt wciśnięcia przycisku. Dobra rzecz przy jakichś strzelankach, co nie, jeżeli potrzebujemy tak naprawdę tylko precyzyjnie kliknąć, dosłownie musnąć, żeby oddać strzał. To trochę tak jak, wiem, na PC-tach, no nie, klikanie myszką, chociaż to nie jest odpowiednik tego, natomiast no jest już jakiś krok w stronę takich bardziej prograczy. Po strzelankach sieciowych to myślę, że tutaj nie ma o czym mówić, jest to naprawdę spore ułatwienie. Możliwość całego programowania tego odbywa się nie z jakąś aplikacją, tylko normalnie w menu konsoli po podłączeniu, w ustawieniach pada mamy tutaj pełni to konfigurowalne. Możemy sobie zaprogramować, możemy sobie martwą strefę drążka ustawić, możemy wibracje zmniejszyć, zwiększyć. No generalnie pad też jest cięższy niż ten standardowy, niby 40 gramów tylko, ale to wyraźnie czuć, jak weźmiemy w prawą rękę na przykład jeden, a do lewej weźmiemy tego standardowego DualSense'a, to jest wyraźnie odczuwalne. No i cóż więcej, tyle z mojej strony. Reszta to jest wasza sekcja komentarzy oczywiście. Po co mi ten pad? Nie wiem, bo się ładnie błyszczy, mi się to podoba i dlatego go sobie kupiłem. Nie, no żartuję też oczywiście z tych łopatek, używam ich też. Natomiast tutaj na potrzeby tego są wyciągnięte, żeby to jakoś tu ogarnąć i pokazać mniej więcej, co tu się wszystko znajduje, z czym to się wszystko je. Pad jakieś 6-7 godzin po naładowaniu, nie jest to za dużo, natomiast no mówię, w połączeniu z tym kablem po 8 metra możemy po prostu wpiąć do konsoli cyk i możemy grać i ładować i nie ma tam problemu i miał kolenia, że bateria jest słaba, czy ten akumulatorek i to nie daje rady i tak dalej. Tu się nie ma na czym ten cena. No oczywiście cena zaporowa 1200 ja dałem, można też za 1100 to wyhaczyć, bo ja tu jak zamawiałem to w MediaExpercie on był 1200, potem cena spadła na 1100, ale już miałem w dupie to 100 zł, szczerze powiedziawszy, stwierdziłem, że dobra, tam już nie zmieniam nic, daję 1200, tak więc kupiłem. Taka moja historia i przygoda z padem DualSense Edge. Zachęcam do komentowania, piszcie, jeżeli ktoś się zdecydował, jeżeli macie jakieś zdania na ten temat. Ja generalnie pada też fajnie jest, bo można go trzymać w tym case'ie normalnie, bo tutaj można, wiecie, sobie włożyć, potem sobie można zamknąć, cyk i nam się nie kurzy. Nie ma problemu tutaj z potem, że warstwa kurzu leży na padzie i trzeba to przecierać. Case'a ewentualnie tylko ciach, ściereczką, wszystko elegancko. Ładnie to wygląda, takie jajko. Fajna sprawa. Naprawdę niezły taki upgrade kontrolera. Chyba polecam. Nie wiem, jak ktoś ma wolną 1200 zł, czy tam 1100 i ma chęć, może sobie kupić pudełeczko, konsolka, konsolki, gry, Dead Space, który wjedzie na kanał oczywiście też niebawem. Tyle. Dzięki za uwagę. Piszcie, trzymajcie się i do następnego.